Witam wszystkich na tym streamie. Siema od razu chciałem powiedzieć na początku, że kurwa w chuj się będę stresował, jak na początku, potem pewnie pójdzie z automatu i chcę jeszcze powiedzieć, że dzisiaj nie będzie ani donate'ów, ani czytania czatu, ani TTS-a, bo chcę po prostu wyjaśnić tą sprawę i mieć kurwa ją z głowy i iść po prostu dalej i toczyć swoją karierę. Spoko! Ej, wchuj w chuj się stresuję. Uf, ale dobra, powiem. Na początku chcę odpowiedzieć na to, co Kuba dał na story. Spoko i potem Wam przedstawię całą sytuację, jak to wyglądało. Yy, więc na pierwszy, na pierwszy akapit to mogę odpowiedzieć to, że ja, jako osoba Q12 i Severin, nigdy nie zrobiłem żadnego plakatu. Ani nie byłem odpowiedzialny za e, żadne konto na Tinderze, które latało po Krakowie i na które były sprowadzane dziewczyny. Więc to jest m, po prostu pomówienie w moją stronę. Za to byli odpowiedzialni widzowie. Mask opisał wielokrotnie na Twitterze, ale nikt nie ten. Nikt e, i tak go nie słuchał i dalej myśleli, że to ja jestem odpowiedzialny za to. E, możecie sobie nawet zobaczyć, że ten. Czy pomyśleć sobie na no własny rozum, czy ja bym tworzył profil na, na Tinderze, który nazywałby się sewerynek, i wstawiał zdjęcie, gdzie zgonuje przy kiblu, przy kiblu na tym, na płytkach i wstawiam jakieś ten kwadratowe zdjęcia belwedera. I myślicie, że taki profil by należał do mnie. No, raczej, raczej nie, więc za to stali po prostu widzowie, a została mi przypięta łatka, i też. Y słowa, że jak jakieś nie wyrucham, to usuwam kanał, wielokrotnie były używane na moim streamie i to każdy mój widz, który mnie zna, wie, że to troluje po prostu tak i wielokrotnie razy tak mówię i każdy ma z tego bekę, nie wiem kto, ktoś chyba pierwszy raz oglądał Twitcha i, i nie wie po prostu do czego służy ta platforma i że dużo osób po prostu troluje swoje wypowiedzi, a nie mówi wszystko na poważnie i bierze, tak? Hmm. Dobra, do następnego akapitu przejdźmy. Pewnie kurwa ta wypowiedź jest no nie ma sensu, składnia za co przepraszam, bo się chuj stresuję, ale yy, z czasem będzie lepiej po prostu z, tej, z tą wypowiedzią. Um, ta osoba wypowiada się również bardzo agresywnie i konfrontacyjnie o mnie na streamach i kompletnie nie chodzi tu o muzykę, a tekstu typu: No, jak przyjedziecie, to możecie mi zrobić loda i inne tego typu zagrywki. Mające na celu obrażanie mnie i, i Maciasa. Tak, akurat za te słowa przepraszam Kubę i przepraszam Maciasa, bo to było wypowiedziane pod wpływem alkoholu i nigdy bym się nie podpiął i nie wypowiedział tych słów drugi raz, bo były po prostu nie na miejscu i były przesadą w ich stronę, więc za to mogę przeprosić. I możemy przejść dalej. W żadnym momencie nie planowałem wykorzystania siły fizycznej. Dobrze wiedzieliśmy, że odbywa się transmisja na żywo, dlatego moi koledzy założyli kominiarki, nie są osobami publicznymi, nie chcieli później latać po internecie. Ja sam nie chowam się za swoimi poglądami, nie potrzebowałem nic ubierać. To jest akurat dziwne, że nie są osobami publicznymi, zakłaniają kominiarki, gdy wbijają do kogoś na apartament w środku nocy i jeden z jego kolegów ma tą kominiarkę, a drugi już nie musi, więc nie wiem. A nie znałem go, więc chyba też nie jest osobą publiczną, a nie ubrał już tej kominiarki. Czekajcie, napiję się wody. Troszeczkę stres przechodzi, więc będzie git. Cała ekipa od streamera próbuje nadać bardzo negatywne nacechowanie mojej osobie, robić ofiarę z osoby, która poniża innych ludzi, nie szanuje kobiet i pozwala sobie na znacznie za dużo. Osoba ta dobrowolnie udostępniła adres ze swoim streamie, robiąc content Melina Open, oraz mnie zaprosiła na niego. A więc tak, taki content robiłem wiele razy, wielokrotnie, gdzie byli zaproszeni wszyscy widzowie i mógł przyjść sobie ktokolwiek, ale nikt nigdy nie wbił mi tu na chatę. W środku nocy z kolegami i za, zaczął mi grozić po prostu. Ta. Ale przejdźmy dalej. Ja w całej tej sytuacji, mimo niezakrycia twarzy i nie ukrywania swojego wizerunku, po przemyśleniu całego zajścia, sadziałem zbyt pochopnie. No tak, Kuba, mogliśmy to, nie wiem, załatwić w każdy inny sposób, spotkać się prywatnie. Mogłeś napisać, że nie wiem. sprawam Ci przykrość moimi wypowiedziami, cokolwiek, że Cię obrażam i że to jest nie na miejscu i mogliśmy sobie na przykład. Pogadać prywatnie, albo mogłeś też bić na tego streama sam, a nie z kolegami i powiedzieć, że co ja odpierdalam i mi się ogarnął. To wtedy ta sytuacja by się całkiem inaczej potoczyła. No i tutaj on przeprasza tam za swoje zachowanie, do tego już nie będę czytał. Dalej jest ten plakat stworzony, który niby ja stworzyłem cały profil i ten plakat, i to było. I że ten profil należy do mnie, a tutaj od razu mam wytłumaczenie na to. Tutaj macie cały plakat, na którym jest podany Instagram, który nie, ja, nie należy do mnie, więc nie byłem odpowiedzialny za stworzenie tego plakatu. I też na pewno nie pisałem z jakiegoś innego Instagrama, bo to była cały czas transmisja na żywo, więc możecie się domyśleć, że, że to nie byłem po prostu ja. Co dalej? E, dalej, Kuba też udostępnił jakąś rozmowę, że niby rzekomo ja piszę, że będzie tam mój kolega Kuba Nowaczkiewicz na tej, e, na Melinie. Ale wystarczy, że po prostu jakby dodał to znikiem. Znikiem z Instagrama i wszystko się wyjaśni, bo na pewno nie pisałem ze swojego Instagrama z żadną dziewczyną, że będzie tam Kuba Nowaczkiewicz i ją nie ściągałem na jego wizerunek. Więc wystarczy tutaj, że dodałby ktoś nick z Instagrama i wszystko by się wyjaśniło, że to też, ja nie byłem za to odpowiedzialny. Eee, może przejdźmy też do tego. Hmm. Zanim zaczniecie dawać atencję debilowej, który się najebał na streamie, była to jest prawda, byłem pod wpływem alkoholu, wykorzystywał dziewczyny z Tindera, używając do tego nazwiska Kuby Nowaczkiewicza. Jest to nieprawda, bo nie wykorzystywałem żadnych kobiet. Obrażał Każdego po kolei mówił, żebyśmy przyjechali mu zrobić loda. Tak, za to już przeprosiłem, to akurat było nie na miejscu. I notorycznie śmiał się z nas. To się kurwa zastanówcie, kto w tej sytuacji ma faktycznie rację. Czy się śmiałem z ich twórczości i muzyki? To bardziej podpiąłbym to, że trollowałem, niż się śmiałem, ale mógł to zinterpretować inaczej niż ja i inaczej niż widzowie z Twitcha. To rozumiem temu idiocie nic się nie stało, a swoje żale zamiast u psychologa albo kurwa u psychiatry, skoro go tak bardzo to zaobolało, woli wrzucać na swój Discord. Tutaj dzięki, mi, że mi pomogłeś Macias, bo akurat skontaktowałem się i miałem wizytę z psychiatrą, który na pewno w znacznym stopniu mi pomógł w tej sprawie, który nazywa się Jebalnia Nowaczkiewicza, za to też nie byłem odpowiedzialny za nazwę tego Discorda, to po prostu któryś z administratorów ustawił, więc nie mam po prostu na wszystko wpływu co robią widzowie i osoby związane ze mną, jeszcze raz dodaję, że gościowi się nic nie stało i nikt go nie uderzył, no to tutaj akurat z tym, że nikt mnie nie uderzył no to Macias możesz mieć błędne info, albo Kuba ci powiedział że nie zostałem uderzony, a prawda jest inna, ale to powiem zaraz wszystko jak wyglądało i co się działo na apartamencie po tym jak kamera zgasła no i tutaj się wypowiedziałem to, że ten, na początku dodałem story, do którego zaraz Wam pokażę na Twitterze, to story. Zowie jak coś to ta cała akcja z bitą na chatę i w ogóle to wszystko było ustawione, jak coś mam się dobrze i to wszystko... A wiecie tu, że chyba wszyscy ludzie z tego co widziałem, bo tam śledziłem, to zdradziłem się, że no, kurwa to nagrałem pod presją, że przez tego ten zeza tutaj, co ten. I ludzie już to wszystko się domyślili. Było i w jak i się dobrze ale... i to wszystko było pod kątem. Do tego, do tego akurat zostałem nie wiem, zmuszony. Można to tak nazwać. Po prostu kazali mi nagrać takie story. I żebym je wrzucił. No to może teraz. Hmm. Dobra, to teraz może opowiem wam po, o, o całej sytuacji. Tylko pokażę wam tylko ten filmik i zacznę mówić po prostu jak było. Meka? Spoko? Nie, Czemu nie? A i tutaj wracając do tego, to po prostu byłem sprawdzić przez tak zwanego Judasza, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Byłem sprawdzić, zanim poszedłem tam z kamerą, byłem po prostu sprawdzić. No i przez samego Judasza widziałem Kubę który był, no, ubrany w bluzie i wyglądał na normalnego człowieka, a widziałem, że wcześniej udzielał się na czacie, to myślałem, że po prostu, nie wiem, przyjedzie na tego streama i, nie wiem, pogadamy sobie cokolwiek, nie? A nie, że dojdzie do takiej sytuacji, o której wam powiem, co się wydarzyło. Czemu nie? A, i tutaj... Ja dziękuję tylko, nie wiem, nie wiem co, to, ten, mom, ten fragment, który się ukaże, on mi uratował, nie wiem, uratował moje zdrowie, kurwa. Ja dziękuję Bogu, że tu wywaliło ten internet. Otwierał się zarówno na naukę, jak i na młodych lekarzy, o których mówił, że zawsze wnoszą coś pożytecznego. Co... I te dwie sekundy, te dwie sekundy, te klatki, to mi uratowało, nie, to mi uratowało, kurwa, zdrowie, ale zaraz wam ten. Zaraz się dowiecie dlaczego, zaraz się dowiecie po prostu dlaczego, jak przejdę do opowieści. No i dobra, tutaj już czarny ekran jest, po prostu została wyrwana mi. Yy, została wyrwana mi kamera, i chłopacy wpadli na ten apartament. I powiem wam kurwa, że już, jak już zobaczyłem tego gościa w kominiarce, to już wiedziałem, że będzie tak przepierdolone, że kurwa. Tak, i chłopacy, chłopacy wjechali na ostro, kurwa, już wiedziałem, że będzie tak przepierdolone, zaczęły się, kurwa, krzyki, zaczęły się, wiesz, bili do tego apartamentu, kurwa, groźnie, jakby mieli tam mnie odjebać w GTA oczywiście, potem siedziałem na tej kanapie, zaczęli się drzeć, Zaczęli, kurwa, była rzucona szklanka o ściany w ogóle, wywracane krzesła. Ja myślałem, że kurwa, że ja nie wiem kurwa, co się w ogóle dzieje. Po tej całej sytuacji, no, ktoś mówił, że nic mi się nie stało i w ogóle. Ale prawda jest taka, bo powiem całą prawdę, żeby było, że wszystko ten, że dostałem zastraszany przez Kubę. I mogę nawet powiedzieć, mogę zacytować dokładnie jego słowa. Nie wiem, czy 1 do 1, ale w 99% to po prostu się sprawdzi, bo te słowa to nie wiem, zapamiętam sobie może do końca życia. I Kuba wypowiedział słowa, wypowiedział takie słowa w stosunku do mnie, które brzmiały następująco, i teraz Wam powiem, że teraz nic mi nie zrobi. Ale następnym razem, gdy dalej będę się tak zachowywał i wypo, wypowiadał, to mnie znajdzie w tej Warszawie. Wsadzi mi rękę w dupę i wywiezie nagiego do lasu, i nikt mi nie pomoże. To to najbardziej, to zdanie mi tak siadło na psychę. Uff, I do dzisiejszego dnia mam go w głowie, że to po prostu była przesada. A, i, co mi, i teraz wracając do tamtego, co mnie uratowało? Te dwie klatki, gdzie była jego twarz, jego wizerunek, mi uratowały, bo potem nie wiem, czy ktoś zadzwo zadzwonił, napisał do Kuby, czy sam się dowiedział i zobaczył szota. To po prostu, jak wiedział, że odjebał już taką akcję, i wiedział, że będzie miał przejebane przez to, i zobaczył, że jego wizerunek jest i są szoty, no to gadka wtedy już wiecie. Z takiego wjazdu na chatę, to bardziej się uspokoiła w taką normalną atmosferę, nie? I zaczęliśmy normalnie gadać jak ludzie, zamiast jak. Yy, zamiast jak, no wiecie. Jak, jak jakiś wjazd na chatę, że chcą mi coś zrobić, czy coś. Wtedy, jak się dowiedział o tej sytuacji, że, że jest po prostu jego wizerunek, no to wszystko tak jakby się uspokoiło o 360 stopni. Pogadaliśmy tam normalnie, kazał nagrać to story, że to było wszystko ustawione. I, I że ten, i już wtedy, że żebym się nie przejmował. I, I w ogóle nawet na końcu tej akcji to jest pojebane, że oni wbijają mi na chatę robią taki młyn a na końcu tej całej akcji dobra, nie o, to przeczytałem akurat na czacie. Nie o 360, tylko o 180 stopni sorry. Mówię to pod wpływem emocji. To po prostu nie wiem wbijają na chatę z takim hookiem, a na końcu i jak już się dowiedział, że będzie miał przypierdolony jest jego wizerunek, to na końcu tej całej akcji przybił mi żółwika jak normalny człowiek, jak normalny człowiek. I powiedział, że też, żebym się tam nie stresował i w ogóle. I to było, wiecie, i tak. Ja myślę, że gdyby nie te klatki, to że, że nie ta klatka, w której widać jego wizerunek, to ja mogę mieć w tamtym momencie tak przejebane. Ja wiem widzowie, że ja odjebałem. Mówiłem różne słowa pod. Wpływem alkoholu, ale no, do tej sytuacji mogło nigdy nie dojść i mogliśmy to załatwić w każdy inny sposób. Mógł napisać, że odpierdalam, że cokolwiek, mogliśmy się spotkać na streamie, mogliśmy się spotkać prywatnie, pogadać o tym. Zamiast wjeżdżając mi na hatę i no, oddziałując w jakimś stopniu na moją psychikę, bo się nie odpalałem od, yy, przez te dni, myślałem w ogóle, co ze sobą zrobić. Też dziękuję. Dziękuję Wam, widzowie, którzy stanęliście w mojej obronie, którzy pisaliście do mnie, żebym się nie martwił, że wszystko się ułoży. Dziękuję moim najlepszym przyjaciołom, którzy też wyciągnęli mnie z tego, mówili, że się nie przejmował, że wszystko się ułoży, że będzie dobrze, że, że nic mi się nie stanie, że te groźby, które były, no to, to, to są groźby, ale że nic mi się nie stanie. To za to Wam przede wszystkim dziękuję i moim przyjaciołom. Bo gdyby, gdyby, po prostu gdybyście cię nie zrobili tego, co zrobiliście, czyli nakręciliście tą sprawę, ja widziałem też, ile osób na Twitterze na przykład jest za mną i w ogóle, jak mnie wspiera, wszystkie diemy pozytywne, żebym odpalał, żeby wrócił stary Qn, żeby się nie przejmował. To chcę teraz zadeklarować, że będę, będę dążył do tego, że, żeby ten stary Qn wrócił. Na pewno przez, nie wiem, przez jakiś okres czasu. Będzie ciężko z tym, żebym wrócił, ale będę się starał, że, że wy wiecie, ten stary Kyun, który się nie przejmował niczym i robił fajne streamki z miasta i się fajnie na nich pawiliście, to żebym po prostu do tego wrócił. I teraz, no możecie teraz nawet pozwalam, możecie zshotować, co to teraz powiem, bo teraz chciałbym po prostu dać, nie wiem, apel do Kuby, że jeżeli chce... To możemy się spotkać, nie wiem, prywatnie, w jakimś miejscu publicznym, obgadać tą sprawę na, na spokojnie, bo ja odjebałem, mówiąc niektóre słowa. On odjebał jeszcze gorzej, bo wbił mi na chatę i zrobił to, co zrobił. Ale każdy jest człowiekiem i, i możemy po prostu taką rozmowę odbyć. Chciałbym się dowiedzieć po prostu od niego prosto w twarz, co teraz o tym sądzi, po tym wszystkim, ja mu powiedzieć. I tyle. I możecie to zszotować i mu wysłać. Zobaczymy. Może się odezwie i może coś z tego będzie. A, i jeszcze w sumie to już będzie koniec tej wypowiedzi. Praktycznie, bo wszystkim powiedziałem, co się tam wydarzyło. To jeszcze chciałem nawiązać tylko do... Do tego, że chciałem teraz po prostu powiedzieć coś, kilka słów do Maciasa, że, że nieważne co ja odjebałem w internecie, Macias, i nieważne jakie nie wiem, słowa ja wypowiadam, to proszę ciebie nie mieszaj nigdy w to mojej rodziny spoko. O tyle Cię proszę, żebyś nie, nie mieszał po prostu rodziny w to mojej rodziny, żebyś nie żebyś po prostu nie mieszał w to mojej rodziny. O tyle Cię proszę. I co widzowie, powiedziałem jak było wszystko. Na pewno będzie mi teraz z tym lżej i chciałbym wrócić do normalnego streamowania. I, I dalej się rozwijać, bo podoba mi się to, co robię. Dzięki, że byliście jeszcze raz ze mną i wspieracie mnie dalej. I co, teraz muszę jeszcze przemyśleć to wszystko sobie w mojej głowie i postaram się jak najszybciej po prostu wrócić do streamowania, do regularnych streamów, żebyście się po prostu dobrze bawili. Więc dzięki, że byliście ze mną, dzięki, że wysłuchaliście mojego tutaj oficjalnego oświadczenia na ten temat, co się tam wydarzyło, jaki był przebieg ten spraw. I co? Podejrzewam, że widzimy się wkrótce. Nie wiem kiedy, nie obiecuję nic, ale, ale myślę, że niedługo się spotkamy. I, be, I wrócę do normalnego streamowania. Więc teraz życzę Wam miłego dnia i... I pa!